Siemaneczko moi drodzy, ja jestem Luke Młody i witam was ponownie w przeglądzie modyfikacji do Don't Starve Shipwrecked Reign of Giants i zwykłego Don't Starve. Taką to właśnie modyfikację chciałbym wam przedstawić na wszystkie te wersje prócz Don't Starve Together. No i cóż moi drodzy, jest to modyfikacja bardzo przydatna dla osób, które podobnie jak ja nie mogą spamiętać receptur na wszystkie posiłki dostępne w Don't Starve, a także w modyfikacjach, bo ta modyfikacja jest kompatybilna z innymi modyfikacjami, dodająca nam nowe potrawy. Jest ona cały czas rozwijana, stworzona przez Iwana. Cóż moi drodzy, na razie w konfiguracji modu w zakładce moc mam tylko jedną zakładkę. Lock uncooked albo on off możemy zrobić. To jest po prostu na tej samej zasadzie, jak mamy tutaj te całe nasze menu, gdzie odblokowują nam się dane recepturki do stworzenia innych przedmiotów i tak dalej. Tak samo tutaj to działa w tym crockpocie. Jeżeli już jakieś danie stworzymy raz, to po prostu ono się odblokuje, będziemy mogli je tworzyć non stop. Coś w ten deseń, ale to jeszcze nie jest do końca opracowane. No i cóż moi drodzy, zobaczmy co to się, jak to się prezentuje w grze i co tak naprawdę ta modyfikacja nam daje. I cóż moi drodzy, tak dla przykładu po prostu wchodzimy sobie naszego crockpota i teraz nie musimy mieć tej modyfikacji, którą ja na przykład wcześniej używałem, że tutaj nam wyświetlało się jaka potrawa nam się stworzy po włożeniu danych składników. Po prostu tutaj mamy już gotowe potrawy, wszystkie potrawy dostępne, jakie mamy dostępne, łącznie z tymi z modyfikacji, i po prostu wrzucamy dane składniki i patrzymy, co możemy z tego zrobić. I nam tu automatycznie wyskakuje, co możemy z tych składników zrobić. Oczywiście możemy coś tutaj innego użyć, na przykład damy dwie te i już mamy coś nowego, tak? Spice chili nam powstanie. Ono jest teraz zablokowane, gdy... Oj, tu oczywiście nie klikajcie. Znaczy oczywiście, jeszcze jest ta modyfikacja zbugowana. Teraz akurat nic się nie wydarzyło, ale gdy klikniecie akurat w to miejsce, może się to zbugować i po prostu skraszuje nam grę. Także tutaj widzimy, co możemy stworzyć. Robimy cook, normalnie się gotuje. No i otrzymaliśmy spice chili. I tak na wszystko moi drodzy, możecie o każdą recepturę możecie sobie zobaczyć, co jest potrzebne w danej potrawie, czego unikać, żeby dana potrawa nam wyszła. Także bardzo myślę przydatna właśnie modyfikacja dla mnie, tym bardziej ponieważ teraz już będę wiedział co używać bądź czego nie używać, żeby stworzyć daną potrawę. Jakby ulepszona wersja Smart Crockpota, z tym, że mamy całą książkę dań, jakby całą książkę kucharską można powiedzieć, w tej modyfikacji zawartą. Ten mod od razu, gdy go zobaczyłem, przypomniał mi modyfikację do Minecrafta, gdzie przyciskając G otwiera nam się książka z wszystkimi recepturami, które mogliśmy stworzyć w grze. Także to jest coś a la taka modyfikacja. No i po prostu, tak jak widzicie, co wyskakuje, co możemy stworzyć tutaj w crockpocie, to nam się tutaj pojawia, to danie. No i tak to moi drodzy działa, także myślę, że dobra modyfikacja, ułatwiająca całą zabawę tutaj z potrawami, zapamiętywaniem tych wszystkich składników, tych wszystkich przepisów. No i on także może się przyczynić po prostu do tego, że będziecie, że spamiętacie z czasem przepisy na wasze ulubione potrawy. I cóż moi drodzy, to w tym poradniku byłoby na tyle. Jeżeli modyfikacja, jak i przegląd wam się spodobały, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Trzymajcie się, cześć, miłego.